13 lipca podczas wiecu wyborczego w Butler, Pensylwania. Co jest akurat ważne, być, znaczy, miejsce jest istotne, bo to jest mała miejscowość i cały obiekt był niewielki. Doszło do zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa. Kilka minut po rozpoczęciu przemowy. Rozbrzmiały głośne wystrzały. Dwudziestoletni zamachowiec Thomas Matthew Crooks otworzył ogień w kierunku sceny, strzelając z dachu, znajdującego się poza terenem wydarzenia. Powiedziałbym, że ten dach to znajdował się, nie, on znajdował się poza tą strefą taką ochronną, którą Secret Service, bo to chyba Secret Service się zajmował ochroną tego, to, bo to były prezydent, kandydat na prezydenta, mają zawsze tak, że rozstawiają się w jakimś określonym promieniu, i jeżeli znajdują się obiekty poza tym promieniem, to one nie są tak sprawdzane dokładnie. Ale tam są takie nieścisłości, że ten obiekt konkretny, on był najwyższy w tej okolicy i powinien być chroniony albo powinien być obserwowany. I też miałem takie. Jedna była taka fajna relacja faceta, który się przedstawiał jako człowieka pracującego w służbach medycznych, zapytany praktycznie tuż po zamachu. Bardzo fajnie i ciekawie opowiadał o tym hałasie o tym, bo akurat obok niego dwie osoby zostały postrzelone. Jedna z nich nie żyje. Na miejscu, na miejscu zginęła. I on wynosił tę osobę ze sceny, i tam tak właśnie opowiadał, że to, to, to nie był, że jakby to był bardzo wyraźny hałas. Też sobie pogadamy o nagłówkach e, takich, e, pogadamy sobie o nagłówkach e, prasy, takiej, e, która, która Trumpa nie lubi, bo tam było dużo, dużo ciekawych nagłówków w stylu Trump został zniesiony ze sceny po tym, jak usłyszano hałas w okolicy, <grym> albo coś takiego, nie? Albo Trump się przewrócił na scenie i służby, służby specjalne go zniosły. Także takie, takie były relacje. To są normalnie nagłówki z, z, z gazet, z, z czasopism. Z gazet bardziej, nie? bo czasopisma to wymagają więcej czasu. Tak czy inaczej, tam ten, ten budynek nie był w ogóle chroniony. Był ponoć obserwowany, ale trochę czasu minęło, zanim go tam zestrzelili, tego zamachowca, bo go zastrzelili na miejscu. I też, też tuż po tym zamachu był wywiad z takim, z takim facetem, który opowiadał, że widzieli, jak facet się wspina po drabinie na ten, na ten budynek, że tam było jakieś przejście. Trudno to tak jakby sobie ułożyć w głowie na podstawie opowieści faceta. Podejrzewam, że z czasem będą się pojawiały różne takie grafiki, które to dokładnie pokażą. Może nawet Szymon wam wyświetli tę grafikę tutaj, bo tam wiem, że już na, na, na X-ie były. Że facet wszedł na górę, ludzie go zauważyli, pokazywali go policji. Policja jakoś za bardzo nie reagowała, nie mogli tam się dogadać, gdzie, gdzie, gdzie doszło do tego wejścia. Facet się rozstawił, zaczął strzelać. Trumpa postrzelił w ucho, gdzieś tam ten, ten, ten pocisk przeszedł, chyba trzeci strzał taki. Chociaż to trudno też było ocenić, bo może też tak było, że tram zareagował z odrobinę z opóźnieniem, bo to pewnie jest to jakiś szok, nie? Poczujesz ból i nie wiesz właściwie, z czego on wynika. Czy widziałem wywiad ze snajperem? Musicie zwracać bardzo uwagę to, to co zostało a wywiad ze snajperem, z, z, z policjantem to tego jeszcze nie widziałem. Musicie też uważać na fejki, bo na pewno będzie mnóstwo fejków w okolicy tego i nie każdy wywiad będzie z osobą, która jest właściwa. Tam przedstawiają już na, na TikToku są nagrania z ziomkiem, który podaje się za zamachowca, czyli to jest takie jakby nagranie sprzed tego, a potem się okazało, że to nie jest facet, który był zamachowcem, tylko albo ktoś się wygłupiał, albo... Ktoś w ramach wzbudzenia sensacji takie coś wrzucił. Więc te wszystkie materiały, które pojawiają się teraz po tym, po tym wydarzeniu, no, trzeba bardzo, bardzo ostrożnie się im przyglądać, bo one są no, mało, mało, mało wiarygodne w wielu, wielu przypadkach. No, i, no ale dobra, ale wracając, wracając do tej historii, no, tam ludzie zgłaszali, że facet się wspina, że, że jest ustawiony do strzału. Policja zareagowała dosyć powoli, więc tam jedyne wątpliwości dotyczą tego, czy Secret Service dobrze ocenił to miejsce. I oczywiście, w związku z tym, że doszło do tego zamachu, no to są podejrzenia, że to jest jakieś planowane, że no o ile pewnie to był jakiś wariat zupełny, to motywacje tego wariata mogły wynikać z działań jakichś zewnętrznych i to, że Secret Service nie przypilnował tego budynku. No wiecie, nie. To jest kolejna sensacja, która jest posunięta w drugą stronę. Że z jedną mamy do czynienia, że zamachu wcale nie było, a druga, że to był zamach zaplanowany przez, e, przez ludzi, którzy są przeciwni, którzy konkurują z nim politycznie. Raczej wszystko się sprowadza do tego, że to jest jakiś wariat który po prostu dał się ponieść tej, tej kampanii wyborczej, a kampania wyborcza jest okropna, wyjątkowo w Stanach Zjednoczonych i wręcz zachęca do przemocy, więc nie trzeba było takiego wariata motywować bardzo mocno. Ja bym się nie doszukiwał jakiegoś wielkiego spisku, ani po jednej, ani po drugiej stronie, ale kto wie, nie? Do, do tego raczej nie dojdziemy. Wracając do notatek. Donald Trump postrzelony w ucho złapał się za nie i padł na ziemię. Służby Secret Service natychmiast zareagowały, neutralizując zamachowca i osłaniając byłego prezydenta na scenie. Po chwili spośród ochrony wychylił się zakrwawiony Trump, trzymając zaciśniętą pięść w powietrzu jako symbol oporu. Spotkało się to z odpowiedzią skadujących USA zgromadzonych. To też słyszałem USA, USA, ci ludzie, którzy tam stali. W ogóle też zabawne jest, bo on faktycznie wstał, powiedział wtedy, że, żeby mu pozwolili buty ubrać, poprawił sobie fryzurę. To jest facet, który jest politycznym wyjadaczem. On wie, że w takiej sytuacji trzeba po prostu wyglądać, na twardego gościa. To jest, to jest ta, ten, ten rodzaj takiej orientacji politycznej i zachowanie w zimnej krwi w sytuacji takiej. Więc, więc no facet dobrze wie, jak się zachować i dobrze wie, jak wykorzystać tę sytuację na, na dłuższą metę, bo to raczej go to katapultuje do, do zwycięstwa w wyborach, o ile nie katapultowało go ostatnie wystąpienie Bidena na, na, na debacie, to już swoją drogą. Więc, więc wiedział, wiedział jak się zachować, wiedział co zrobić, wiedział co pokazać i jest takie zdjęcie, gdzie on tam z pięścią, z zakrwawioną twarzą staje pod flagą amerykańską i to zdjęcie już krąży w internecie bardzo, bardzo mocno i z ciekawostek powiem Państwu, że w New York Timesie zostało wrzucone to zdjęcie, ale ktoś wyciął flagę z tła, żeby nie było widać, żeby ta, to zdjęcie nie było... jest w ogóle szokujące, nie? Jak bardzo bardzo światopoglądy wpływają na jakość i informacji. New York Timesa ja zawsze uważałem, znaczy, ja też się nie przyglądam amerykańskim medium tak super dokładnie. Wiem, że CNN jest po jednej stronie spektrum, Fox News jest po drugiej stronie spektrum, ale po drodze są różne takie stacje jak CNBC, bo to w CNBC przede wszystkim leciało, ale też jest New York Times. New York Timesa miałem za takiego bardziej neutralnego, ale to zdjęcie, które wrzucili z wyciętą amerykańską flagą, żeby zdjęcie nie robiło takiego wrażenia, no też jest moim zdaniem mocno nie na miejscu. No, ale cholera wie, jakie tam czynniki decydowały o tym. Więc dużo, dużo manipulacji jest w Ameryce, dużo, dużo więcej niż, niż, niż w Polsce było kiedykolwiek w mediach, nawet za czasów TVP, więc. No więc tam będą. Ja myślę, że ta, ta historia będzie na, na social mediach zataczała ogromne kręgi i będziemy mieli wszystko od, od że to była zaplanowana akcja ludzi od Trumpa po, po to, że, a, że Biden sam strzelał. Więc no to, nic, nic, nie, to jest taki, w taki, takich, takich czasach żyjemy, że nic nie jest oczywiste, nic nie jest jasne i wszystko jest zafałszowane w jakiś sposób. To, by, to, to było inne zdjęcie, nie z tą amerykańską flagą, a chyba nie było wycięte to oryginalne. To jest tak, ja widziałem nawet moment, w którym te zdjęcia były robione, no bo tam ludzie mają telefony komórkowe, dziennikarze stali i fotografowali Trumpa, jak wstał, jak podniósł te pięć. I tam było kilku fotografów, więc dla mnie wychodzę z założenia, że dziennikarz New York Timesa nie miał dostępu do tego zdjęcia, że to nie było jego zdjęcie, że to było czyjeś zdjęcie, ale w związku z tym, że ono jest tak szeroko komentowane, no to podejrzewam, że dostęp do tego zdjęcia każdy ma już dzisiaj. I New York Times, gdyby chciał, to by wykorzystał właściwe zdjęcie, więc jest taka, że to zdjęcie zostało wycięte, wykropowane z tego. Natomiast, zważywszy na to, że wszyscy mieli dostęp do zdjęcia z flagą, New York Times wybrał to bez flagi, bo ono ma mniejszy wyraz, mniejszą moc, no to już o czym świadczy, nie? Więc yy, tego bym się trzymał, nie? Ostatecznie, nawet jeżeli to jest zdjęcie, które samo zdjęcie nie zostało zmanipulowane, to dobór zdjęcia w dosyć oczywisty sposób został. Słuchajcie, to jest też tak. Ja dopuszczam, dopuszczam dyskusję w tej sprawie, ale jak mi ktoś będzie pisał takie rzeczy, ponoć to Trump nie przemawiał, tylko sobowtór, no to będę go traktował jako upośledzonego i będę go na karną ławeczkę wysyłał. Nie? Ja, jakby, ja rozumiem otwartą dyskusję, naprawdę. Wszystko rozumiem. Rozumiem, że media, że media manipulują tą informacją i bardzo ciężko jest znaleźć ten wspólny, złoty środek. Ale no nie, nie przesadzajmy, nie? Jest, są jakieś granice. No dobrze, co mamy dalej? Niestety jeden z uczestników wieców został śmiertelnie zraniony, a dwoje innych poważnie rannych. Ten jeden, jeden z, z uczestników został za, zastrzelony na miejscu. I on też z rodziną był, cała ta rodzina jego była. I wiem, że jej, jedna osoba była w stanie ciężkim szpitalu. Nie wiem, jak to się potoczyło dalej. Czy ta, ta, czy ta druga osoba przeżyła, czy, czy te, też nie żyje teraz. Gdzieś, gdzieś to mi jeszcze umknęło. Wydaje mi się, że, że, że jedna jest w stanie ciężkim i walczy o życie. Tram został przewidziony w bezpieczne miejsce, a po pewnym czasie zostaliśmy poinformowani, że jest on cały i zdrowy. W swoim oświadczeniu wyraził kondolencje rodzinie zmarłego wraz z wyrazami współczucia innym poszkodowanym oraz podziękował ochronie za szybką reakcję. Znaczy no, on nie ma raczej takich przynajmniej na początku w tej pierwszej Relacji z jego strony nie ma takiego poczucia, że coś tam służby nie dopełniły swoich obowiązków, ale na pewno to się gdzieś pojawi w takiej narracji, w tej walce politycznej, no bo Trumpa na różne sposoby próbują tam wyciszyć. Nie wszystkie są w porządku, powiedziałbym, ale to w, 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 w obie strony działa, więc Trump każdy możliwy, ka każdy możliwy element tej sytuacji wykorzysta w kampanii, yy, nawet, nawet jeżeli miałby. Zasugerować, że to specjalnie, że to był jakiś spisek czy coś. Jeżeli to mu pomoże w kampanii, to będzie takie rzeczy mówił, więc spodziewajmy się tu wszystkiego. Jak powiedziałem, walka polityczna w Ameryce. W Polsce też idziemy tym, tym, tym szlakiem, ale walka polityczna w Ameryce to jest in, inny poziom zła. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Usłyszałem świst strzały i od razu poczułem, jak kula przebija skórę. Boże, błogosław Amerykę. No, jest taka odezwa. Zamach spotkał się z potępieniem ze strony całego amerykańskiego spektrum politycznego, a prezydent Joe Biden, który odbył rozmowę z Trumpem w sobotni wieczór, określił incydent jako chory i powód, dla którego musimy zjednoczyć ten kraj. No, on jest w ciężkiej sytuacji. To nawet, to nawet Biden wszedł na scenę tam chwilę po tym, bo to też, też słyszałem jego deklarację przed dziennikarzami i powiedział, że no, to jest niedopuszczalne i że zaakceptował fakt, że tam doszło do próby zamachu. Nie nazywali tego próbą, to w Ameryce się posługują takim zwrotem assassination attempt i bardzo ostrożnie wykorzystują ten zwrot, że on jest takim, assassination to, w, podejrzewam, że to jest trochę kulturowe w ich przypadku, bo było kilka zamachów na, na prezydentów Stanów Zjednoczonych, na Reagana, na, na, na Kennedy'ego rzecz jasna. I chyba jeszcze na kogoś, na trzy osoby. To Trump jest chyba czwarty albo trzeci. Ja nie pamiętam dokładnie tego. I na Lincolna, prawda? No, to. to, no, to no, Lincoln to już. No więc, więc ten assassination attempt to no, to jest taki, musi być jasny, oczywisty i, i potwierdzony, zanim się. Na Busha to butem. To się nie liczy. Ja myślę, że assassination attempt w przypadku Busha to było w ramach satyry wykorzystywane. No, tak czy inaczej, tak czy inaczej, no tam są dyskusje w tych amerykańskich mediach i one będą, to one będą straszne. Tam poziom manipulacji tymi informacjami będzie totalny. Ja, ja nie wiem nawet, już widzę tutaj na czacie dziwne czasami teorie, ale muszę powiedzieć, że te teorie, które zaczną się pojawiać w internecie na przestrzeni przyszłego tygodnia, to będzie kosmos. Także spodziewajmy się w tej sprawie kosmosu. A my tu mamy dalej, bo mamy dalej jeszcze rzeczy. W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc, powiedział Biden. Wielu innych przywódców krajów również wyroziło potępienie dla aktu przemocy oraz swoje wsparcie, swoje wsparcie, w tym również nasz prezydent Andrzej Duda. Panie prezydencie, wraz z pana najbliższymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli dziękuję Bogu za ocalenie pana życia. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. To jest chyba... to zamyka moje, moje, moje notatki w tej sprawie. I no sprawa jest ciekawa. Jest dużo TikToków takich skrajnie idiotycznych, że ludzie, młodzi ludzie zwłaszcza, yy, nagrywają, że o, tylko centymetr nas, nas od szczęścia dzielił. Tylko centymetr. Jak mogłeś tak chybić? To jest jakieś jakby... Mówimy o ludzkim życiu. Ja rozumiem, że kogoś można nienawidzieć. Nie? W, zwłaszcza w tej polityce. No ale na miłość boską to na, nie przyznawajmy się nawet do tego w takiej sytuacji. Yy, no na, ta nienawiść jest... No czasami jest... Yy, trochę wstydu brakuje w, w internecie. Że ludzie mają takie wrażenie, że wszystko, co czują i wszystko, co mówią, yy, znaczy, że wszystko to, co czują, można powiedzieć. No nie, no czasami, czasami są takie... Mamy prawo do różnych uczuć, nawet skrajnych. Ale tak długo, jak ich nie wyrażamy, tak długo, jak ich nie zmieniamy w czyn, to jest okej, okay, no. Yy, ale no tam to przekroczyło wszel wszelkie normy, nie? No, młody człowiek krzyczy, tylko centymetr brakował od szczęścia. Ludzie sobie... Wyobraźmy sobie przez chwilę inny scenariusz, że, że, że ten strzał trafia. Że Trump zostaje zastrzelony. Tam. Wiecie, co by się działo w Ameryce, gdyby do tego doszło? Przecież tam były, byłyby zamieszki i rozruchy. To, co się wydarzyło w czasie Black Lives Matter, to byłby ułamek tego, co mogłoby się wydarzyć w Stanach. Przecież tam mogłoby dojść do wojny. nie wiem, czy nie przesadzam. Może też jest tak, że służby by to opanowały, ale sam nie wiem. No, tam, jest, tam jest taki. Ten spór polityczny osiągnął taki poziom, że ludzie są tak skrajnie spolaryzowani, mają tak skrajne poglądy, że, że to. to przesadzam? Myślicie, że nie doszłoby do zamieszek? Ludzie tam mają... Naprawdę nie trzeba wiele, żeby, żeby, żeby się wydarzyło, nie? Tak jak było z tym... Z, z Floydem? On się Floyd nazywał, nie? Ten facet. Ja myślę, że to jest jeden ze scenariuszy, które moglibyśmy brać pod uwagę. Tam, tamta sytuacja doprowadziła do takich zamieszek. Wyobraźcie sobie teraz. Ja powiedziałbym, powiedziałbym, że jest jakieś ryzyko Zamieszek. Widzicie, nawet w kwestii wybrania następnego kandydata spośród Republikanów, tam byłoby jakie ogromne zamieszanie. Politycy też by podchwycili to. Polaryzacja i populizm razem ramię w ramię w idą. No przecież, to właśnie tak było. Pamiętam, jak Trump przegrał wybory. To był początek, który to był rok? 2021? Kiedy na Kapitol? 2021 czy 2020? Gdzie ludzie się wdarli na Capitol. I to wdzieranie się na Capitol to też, zależnie od tego, w jakim tygodniu żeście oglądali wiadomości, to inaczej wyglądało. Styczeń 2021. Więc, więc ja bym powiedział, że, że to nie tylko Kuli uniknął Trump, ale Ameryka trochę. I to też jest taka sytuacja, kiedy ta próba zamachu i zamach jest nieudany, to powoduje, że druga opcja polityczna wygrywa. Jakby na podstawie tego można chyba jasno określić, że mamy do czynienia z wariatem, bo człowiek logicznie myślący uznałby, że po pierwsze, jeżeli zamach będzie nieudany, to Trump praktycznie ma gwarantowane zwycięstwo. No bo no, no, nawet, nawet jego przeciwnicy, którzy mają, powiedzmy, moralność na jakimś poziomie, uznają, kurde, że poszło to za daleko. Ale nawet gdyby Trump został trafiony, to po pierwsze, jest ogromne ryzyko zamieszek, chociaż zamachowcy to akurat pewnie nie przeszkadza. Ale druga sprawa, gdyby republikanie wystawili innego kandydata, to szansa na zwycięstwo tego drugiego kandydata też niniejszym byłaby większa. Chyba, że. Bo to też są takie. Na temat zamachowca, tym, tego kim on jest, też się prowadzi właściwie rozmowy. I. Ponoć on też gdzieś miał takie republikańskie zapędy, więc to jakiś taki wewnętrzny być może jest, jest problem. No, cholera wie, ale to, 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 że on ma republikańskie za, zapędy, to jest w ogóle niepotwierdzona informacja. Bo to już, jest, to już jest taka rzecz o zamachowcy, żeśmy się dowiedzieli, kim on był, już jakiś czas po tym zamachu, więc y, informacje mogą być zmanipulowane do tego stopnia, że już nie traktuje ich poważnie. Ja, ja uważam, że Ameryka uniknęła tutaj dużo większych problemów, gdyby ten zamach. No to już z oczywistych powodów, nie. Chociaż to nie jest oczywiście pierwszy zamach, do jakiego doszło. i Wydaje mi się, że to byłby pierwszy zamach, który tak wyraźnie by wskazywał, byłby efektem polaryzacji. Nie? Bo kiedy mieliśmy do czynienia z Kennedy'm, no to społeczeństwo amerykańskie było jednak zjednoczone, to był już działający prezydent, sprawujący urząd. To jest trochę inna sytuacja. W pozostałych przypadkach, pomijając Lincolna, te zamachy nie zostały zrealizowane. Więc tam się nic nie wydarzyło. Tutaj mielibyśmy taką, taką do czynienia z taką unikalną sytuacją, że bardzo zaagniona kampania rezyd, prezydencka za, zaowocowała śmiercią jednego e, z kandydatów. A zwolennicy pierwszego kandydata nienawidzą tego drugiego kandydata i vice versa. I ludzie bardzo szybko próbowaliby szukać winnego, ob, obwiniać. Tak, Kennedy był udany. Nie, nie powiedziałem? powiedziałem? Wydaje mi się, że powiedziałem, że zamach na Kennedy'ego był udany, tyle tylko, że to był e, działający prezydent, w związku z tym społeczeństwo było zjednoczone. Ta sytuacja jest na tyle unikalna, że społeczeństwo jest bardzo, bardzo podzielone. I to w taki, w taki wyraźnie nienawistny sposób, więc sytuacja jest unikalna. Wydaje mi się, że powiedziałem tak. Mogłem się przejęzyczyć, a czasami... Powiedziałem Lincolna? A, to przepraszam. No, ale Lincolna też mówiłem. Lincoln też był, też był jakby sprawującym władzę, nie? prezydentem. Dobrze mówię? Chyba tak. Czy możemy przyjąć, że Trump już w tym momencie wygrał wybory? No nigdy nie ma rzeczy oczywistych w wyborach prezydenckich. Natomiast wydaje mi się, że ja już miałem takie poczucie po tej debacie pierwszej, gdzie Biden wypadł słabo i po tych jego wystąpieniach też wypadał słabo i że już Trump wtedy miał takie dużo większą szansę na, 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 na wygraną. No teraz ta sytuacja, powiedziałbym, że żadna sytuacja nie jest decydująca w wyborach prezydenckich, natomiast ta sytuacja to jest niewątpliwie plus dla Trumpa, że jego szanse wzrosły po tym. No dobra, uważam temat Trumpa za zamknięty. Widzę, że państwo są bardzo zainteresowani podejmowaniem tego wątku. Ee, może będziemy jeszcze kontynuować z, z czasem. Powinien sobie też z Borysem porozmawiam na ten temat w podcaście Rocky Borys, więc w czwartek będzie na ten temat jakaś perspektywa. Chociaż nie wiem czy z Borysem będziemy o tym rozmawiali, bo e, też nie lubimy za bardzo e, prowokować ludzi w komentarzach. Bo no, ludzie się odpalają w takich sprawach i. No, no bo po co, nie? Tematy, tematy podcastowe z borysem mamy z reguły takie luźniejsze. Więcej komentarzy równa się większe zasięgi? Eee. Ale, ale też zdrowie psychiczne jest istotne. Mnie zastanawia to zdjęcie, że pocisk został złapany. Czy możliwe, aby tak dobrze uchwycić? Ja nie widziałem tego zdjęcia. Nie mam zielonego, zielonego pojęcia. Natomiast musisz brać pod uwagę, że. To jest rok 2024. Dookoła było pełno fotografów, którzy cały czas pstrykali zdjęcia, i przy okazji jeszcze było masę ludzi, którzy mieli wyciągnięte telefony i nagrywali całe zdarzenie. Więc podejrzewam, że dostaniemy niedługo całą masę różnych filmów z różnych perspektyw i różnych kątów, które być może opiszą tę sytuację dokładniej. I też jest duża szansa, że dostaniemy dużo fejkowych filmów, które będą przeinaczać rzeczywistość. Więc powiedziałbym, że wszystko to, co wydarzyło się godzinę po tym zamachu w mediach, to jest coś, na czym można budować jakąś historię, natomiast wszystko to, co pojawi się później, to już jest trzeba bardzo, bardzo mocno patrzeć przez, przez palce na to. Przez palce nie wiem, czy dobrego używam zwrotu. Trzeba to bardzo mocno filtrować. I nie należy tego traktować super serio. Więc, więc tak sobie myślę, że moje, e, moja unikalna sytuacja. Czyli obserwacja tego na bieżąco jest, jest dużym plusem w tej sytuacji. Ale no, wszystko, co się pojawi później, no to... Więc ja jestem trochę na bieżąco i na żywo, potem to się wszystko pozmienia.